Tak narysujesz rękę 3D. Moja córka uwielbia taką zabawę. Ten rysunek zajmie ci tylko kilka minut. Uwielbiam w ten sposób spędzać czas z moją córką. Zawsze myślałam, że jest to zdecydowanie trudniejsze i niepotrzebnie. Musisz sam spróbować. Na początku uszykuj sobie kartkę. Weź ołówek, czarny pisak i najlepiej się sprawdzą kolorowe zakreślacze. Na przygotowanej kartce ołówkiem odrysuj swoją dłoń. Podczas odrysowywania dłoni nie przyciskaj zbyt mocno ołówka do kartki, ponieważ nie otrzymasz takiego efektu. Na kolejną czynność masz dwa sposoby, które zaraz ci pokażę. Oto jeden z nich. Zabierz czarny marker i co około centymetr staraj się robić proste linie do obrysu dłoni. Natomiast na dłoni od jednej do drugiej strony rysuj brzuszek. Jeżeli jednak chcesz to zrobić bardziej precyzyjnie, to polecam zabrać linijkę i co centymetr wysokości zrobić małą kropkę w czterech miejscach. Zaczyna już pomału przypominać obraz 3D. Teraz, już tylko pod czarnymi liniami, wedle upodobań, zrób kolorowe kreski. Obraz wygląda świetnie i był to cudownie spędzony czas z dzieckiem zamiast gier. Odkryłam powód, dla którego na dłoni pojawia się litera M. Okazuje się, że tylko niektóre osoby tak mają. Spójrz teraz na swoje dłonie. Czy litera M pojawia się u ciebie na obu dłoniach? Czy tylko na jednej, a może wcale? Daj znać w komentarzu, do której grupy należysz. Dłoń, na której pojawia się litera, ma znaczenie. Chiromancja, czyli czytanie z linii dłoni, praktykowane było już w starożytnej Grecji. Według nich są dwie dłonie, pasywna oraz bierna. Bierna to ręka, którą używamy podczas pisania. Jeśli to na niej pojawia się litera, oznacza to silny charakter. Żeby ją dostrzec, należy spojrzeć na linię życia, która jest najbliżej kciuka powinna ona łączyć się z linią głowy. Następnie przechodzić w linię przeznaczenia. Ostatnią linią składającą się na tą literę powinna być widoczna linia serca. Jest to bardzo rzadki symbol, który zwiastuje szczęście i powodzenie. Linie papilarne tworzące literę M zdarzają się u ludzi wyjątkowo hojnie obdarowanych przez los. Są to osoby, które osiągają sukces w pracy. Często wybierają karierę wpływającą na ludzi takie jak dziennikarstwo, polityka lub finanse. Litera M na dłoni występowała u wielkich proroków i przywódców. Owiń rękę folią aluminiową. Ten trik pokazał mi ratownik. Okazuje się, że folia aluminiowa ma swoje zastosowanie nie tylko w kuchni. Wystarczy, że użyjesz zwykłej folii aluminiowej. Oderwij kawałek i owiń rękę. Zawiń dokładnie, aby folia przylegała do skóry. Tym sposobem dostarczysz ramieniu lub stawowi ciepło, którego potrzebuje. Folia aluminiowa zbiera ciepło. Dlatego ciepło generowane przez ciało pozostaje zamknięte. Kiedy folia aluminiowa zetknie się ze skórą, stopniowo podnosi temperaturę ciała i utrzymają na optymalnym poziomie. Niskie poziomy elektrolitów, takich jak potas, magnez i wapń, mogą powodować skurcze mięśni i ból. Niedostateczne spożycie wody może prowadzić do skurczów mięśni i dyskomfortu. Brak niezbędnych witamin może przyczynić się do osłabienia mięśni. Zanim dowiesz się, co jest przyczyną problemu, owiń stawy i mięśnie folią aluminiową, aby uzyskać ulgę. To pomoże lepiej spać. Następnie znajdź przyczynę bólu. Takich objawów nie wolno lekceważyć. Potnij rękawicę kuchenną. Zyska nowe właściwości. Już zawsze będziesz tak robić. Po pierwsze, upewnij się, że rękawica była wcześniej używana tylko w kuchni. To ważne ze względów higieny. Zwykle ludzie wyrzucają takie stare rękawice do śmieci. Zrób jednak coś innego. Weź parę nożyczek. Wytnij małe kółka o średnicy około dwóch cm. Zacznij ciąć od dołu ku palcom rękawicy. Postaraj się, aby paski były jak najbardziej równe. Części rękawicy stworzą coś w rodzaju gumki. Mają genialne zastosowanie w kuchni. Są lepsze niż zwykłe gumki recepturki, ponieważ guma z rękawicy jest znacznie mocniejsza i bardziej rozciągliwa. Jest to świetny sposób na uszczelnianie dużych paczek. Można zamknąć nimi otwarte opakowania ryżu lub makaronu. Te opaski prawie nigdy się nie urywają. Przetestuj to, a pokochasz ten pomysł. Ponadto, nie zapłacisz za nie ani złotówki. To świetny recykling gumowych rękawic. Nie wyrzucaj ich do śmieci. Używasz takich rękawiczek? Prosty trik sprawi, że będą idealnie pasować do każdej dłoni. Jeśli używasz czasami takich rękawiczek, wiesz o czym mówię. Kiedy je ubierzesz, wystarczy, że pomachasz ręką, a one już zaczynają zjeżdżać. To zawsze był mój odwieczny problem. Przy obieraniu ziemniaków. Marchewki czy oczyszczaniu truskawek, takie rękawiczki zsuwają się. Ale wystarczy prosty trik. Weź gumkę recepturkę lub gumkę do włosów. Wystarczy, że założysz ją na rękawiczkę. Tak jak wcześniej rękawiczka przy obieraniu ziemniaków się zsuwała, teraz trzyma się na swoim miejscu. Kiedy przyjaciółka prędzej czy później poprosi Cię o farbowanie włosów, wyciągnie z szuflady rękawiczki. Jeśli tylko założysz gumkę na nadgarstek, rękawiczki będą trzymały się na swoim miejscu. Dzięki rękawiczce z gumeczką, twoja ręka będzie nadal czysta z racji, że rękawiczka już się nie zsuwa. Pierścionek na małym palcu ma ukryte znaczenie, pełni on wyjątkową funkcję. Tysiące kobiet nosi go jako symbol nietypowej przysięgi. Będziesz w szoku, jak ważną ma symbolikę. Najbardziej popularnym pierścionkiem u kobiet jest obrączka, jak i pierścionek zaręczynowy, jednak biżuteria na małym palcu staje się coraz bardziej wszechobecna na dłoniach kobiet. Może go nosić każda kobieta i może go zacząć nosić w dowolnym momencie naszego życia. Ponieważ zazwyczaj pomijamy mały palec, jeśli chodzi o ozdabianie biżuterią. Dlatego ma przypominać kobietom, żeby nie zapominały o sobie. Ta symbolika szczególnie skierowana jest do kobiet, które w domu, pracy czy w macierzyństwie dbają przede wszystkim o innych, siebie stawiając na końcu. Same o siebie czasami nie dbamy wystarczająco. Ten pierścionek na małym palcu ma symbolizować miłość i akceptację samej siebie. Dlatego pierścionek na małym palcu dłoni jest jakby świadectwem złożenia obietnicy samej sobie, że będziesz kochać samą siebie i dbać o siebie każdego dnia na dobre i na złe. Pielęgniarka pokazała mi, jak zdjąć pierścionek ze spuchniętego palca. Kiedy palce dłoni puchną, zdjęcie z nich pierścionka jest często wręcz niemożliwe. Chciałabym ci pokazać dwa sposoby, jak uniknąć tego problemu. Uszykuj cienki sznurek bądź nitkę. Wystarczy odciąć kawałek nitki lub sznurka. Jedną końcówkę przeciągnij pod pierścionkiem. Przytrzymaj lub przyklej taśmą do dłoni, ale tylko na chwilę. Drugi koniec zacznij zawijać na spuchniętym palcu. Końcówkę nitki czy sznureczka również przyklej. Teraz weź pierwszy koniec nitki i zacznij ją odwijać. Pierścionek zacznie się zsuwać. Jeśli nitka zahaczy o oczko, przełóż nitkę i odkręcaj ją dalej. Pierścionek zsunie się z palca. Będziesz mógł już go zdjąć. Inny sposób jest również bardzo prosty. Działa, o ile palec nie jest jeszcze tak krytycznie opuchnięty. Na pewno posiadasz w domu wazelinę albo tłusty krem. Wystarczy, że wysmarujesz nią cały palec z pierścionkiem. Wtedy bez żadnego problemu zdejmiesz pierścionek.